Kochane warszawianki i kochani warszawiacy, wiem, że część z was zaskoczyła, a nawet rozczarowała moja decyzja o starcie w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To była trudna decyzja. Jestem związany z Warszawą od dziecka, tutaj się urodziłem i tutaj wychowałem. Ale startuję w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej, żeby również bronić Warszawy, innych miast, miasteczek i wsi, żeby bronić samorządności, dlatego że PiS nie znosi samorządów. Będzie chciał zabierać nam pieniądze, tak jak robi to już dzisiaj, będzie chciał spychać na samorządy olbrzymią odpowiedzialność. I na pewno, jeżeli wygrałby wybory prezydenckie, to będziemy wrogiem numer jeden. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to temu zapobiegnę. Będę bronił Warszawy. Oczywiście PiS będzie mógł wprowadzić komisarza, ale tylko na 3 miesiące, a ja zostaję prezydentem miasta stołecznego do momentu wygrania wyborów prezydenckich, a w 3 miesiące nie pozwolimy PiS-owi zniszczyć Warszawy. Będzie PiS musiał ze mną rozmawiać jako z prezydentem Rzeczypospolitej. Były już takie przypadki i w Gliwicach, i w Nowej Soli, gdzie fantastyczni prezydenci zostali senatorami i PiS wprowadził komisarzy na 3 miesiące, ale później, po 3 miesiącach, wygrali kandydaci opozycji. W Warszawie też wygra kandydat opozycji. To jest dla mnie absolutnie jasne. Wszystkich was, kochani, proszę o zaangażowanie i o pomoc i przede wszystkim o to, żebyście poszli na te wybory. Mam nadzieję, że wielka fala zmian zacznie się właśnie tutaj w Warszawie.